najpierw zapraszam tego najnowszego, najnowszy nabytek Hajlik przed wami. Mateusz Tarzan Leśniak! No i zobaczymy, ile waży. A sędzia Szymon Bońkowski będzie tutaj nam potwierdzał informacje. Raz jeszcze wielkie brawa, Szymon Bońkowski tutaj. 105 kg. Jest słuszna waga. Zapraszam na moją lewą stronę tutaj i zapraszam jego rywala. Przed wami Konrad Karwat! Jakoś się nie mogę tu usadować, Pawłowski, ty taki duży zrobiłeś się jakiś, kurde, że ta scena mała się robi dla nas obu. No co ci mogę powiedzieć, jak ci się nie podoba, zawsze możesz... Śmieję się. Okej, okay, czyli bardzo ciekawie, 105-200. Także bardzo mała różnica i dwóch wielkich chłopów. Panowie, zapraszam was w tym momencie do face to face'a. To jest ostatni face to face przed jutrzejszą galą i za chwileczkę jeszcze parę słów od was. Widzimy Tarzan wyższy, zupełnie coś innego niż było z Super Mario. O, aż ja się przeraziłem, mordo. No po co tutaj takie rzeczy? Dobrze, to panowie, jeszcze tutaj wejdę między was. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jeszcze szybkie dwa pytanka. Pytanko do ciebie, Konrad. Czy uważasz, że to, co przed chwilą zrobił twój przeciwnik, to jakaś próba wejścia ci do głowy? Czy podoba ci się coś takiego, czy raczej nie czujesz? Wiesz co, oglądałem go to na Instagramie. To jest taki pozytywny wariat. Jakby to zrobił ktoś inny, jak na przykład ten przygłup poprzedni, który tutaj się ze mną miał szarpać, to bym się wkurwił, ale jeżeli chodzi o niego, normalny gościu, on taki, ma taki styl bycia. Mam dużo takich, wielu ma takich kolegów, którzy się podobnie zachowują, więc wiesz, no co mam zrobić? Wesoły chłop. Rozumiem, czyli jakby twój konflikt z Super Mario jeszcze nie jest zakończony i chciałbyś tę walkę w klatce jeszcze otrzymać? Mam nadzieję, że ona się odbędzie, czy na gali, czy gdziekolwiek. Mam nadzieję, że ta walka po prostu nastąpi. To pytanie do ciebie w takim razie pozytywny wariacie. Jako, że nie wszyscy muszą cię kojarzyć, może takich parę słów, no bo wiesz, inni mieli konferencje, rundki i tak dalej. Parę słów, niech pan nam się tu ładnie przedstawi. No, wiesz, trochę jestem zawstydzony, ale dziękuję za zaproszenie. Jestem Tarzan i na pewno was nie zawiodę. Dobrze, to powiedz mi, w jaki sposób widzisz scenariusz jutrzejszej walki? Przeciwnik miał więcej czasu na przygotowania. Nie wiem. Słuchaj, ja się może wtrącę delikatnie. Pałac. Proszę bardzo. Ja teraz tak widzę, taka ta proporcja, że tak powiem, gabarytowa, no jest dosyć duża, powiem szczerze. Kurczę, pieczony. Chudy jestem, tak? Ja też taki. Nie, po prostu stoisz przy mnie i to się tak... Ale no, powiem ci, że... Ile ty masz wzrostu, mordo? No, ty ile masz? 1,80 m? 1,78 m. O kurwa, 20 centymetrów. No to tyle gdzieś. Dobra, panowie, powiedzcie mi jeszcze, jak samopoczucie wasze przed walką jutrzejszą? Moje bardzo dobre, nie mogę się doczekać soboty. Ja mówię też dobrze. Okej. Panowie, niewielu słów, ale jutro w ruch polecą pięści. Wielkie brawa! Karwat kontra Tarzan!